Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam na kolejne Ludzkie Gadanie, podcast o ekonomii i wolności. Ludzkie Gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Zieliński. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu. Marcin pośród swoich wielu pasji ma dwie, które nas łączą, czyli książki i ekonomia. I wolny rynek. I spotykamy się właśnie w związku z tym, że ukazała się właśnie na rynku polskim książka, której Marcin jest redaktorem, ale nie jest to książka Instytutu Misesa, których redaktorem to książek Marcin jest od wielu lat, natomiast jest to książka wydana, można powiedzieć, że przez z inicjatywy Leszka Balcerowicza, przez wydawnictwo Czerwone i Czarne. Co to za książka? I też Forum Obywatelskiego Rozwoju, bo tam jest konsortium, można powiedzieć, wydawnicze. Wspólnie wydaliśmy. No, dzięki temu, że zdobyłem doświadczenie wydawania książek w Instytucie Misesa, to również Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie na co dzień pracuję jako ekonomista, zostało mi zaproponowane, bym i tam uczestniczył w procesie wydawania książki. Jest to książka Odkrywając Wolność 2 w obronie rozumu. Przypomnę, że równo 10 lat temu, znaczy może nie co do miesiąca, ale rocznikowo na pewno, została wydana książka Odkrywając Wolność przeciw zniewoleniu umysłów. I tam taka gruba cegła, taka ponad 1000 stron z tekstami różnych wolnościowych myślicieli na temat tego właśnie, czym jest wolność, jakie ustroje wspierają wolność, a jakie szkodzą wolności, co jest nie tak z argumentami przeciwko wolności, wolności gospodarczej, ale także innym rodzajem wolności. I ta książka okazała się wtedy bestsellerem, nawet nie wiem, masz czy nie masz, ale wielu ma tę książkę, pamiętam jak 10 lat temu kupiłem, no i teraz powstał właśnie pomysł, żeby wydać część drugą, no nieco cieńszą, bo tamta była jednak już taka naprawdę bardzo gruba. Mamy w tej chwili książkę nieco cieńszą, bo zamiast ponad 1000 stron ma nieco ponad 600, czy tam może bliżej nawet 700 stron, więc jest rzeczywiście zauważalnie o tą 1/3 cieńsza. Natomiast powiedziałbym tylko, że to bardzo dobry krok i dlatego też biografię Ludwiga von Misesa, autorstwo Jorga Guido Hulsmana, wydaliśmy na dwóch osobnych tomach, bo wydaje mi się, że książki już, które są 1000-stronicowe, są po prostu niewygodne w czytaniu, w samym takim fizycznym przekładaniu stron. Jednak te 600 stron to jeszcze można trzymać w ręku i to jakoś można się tym cieszyć. Tak, zwłaszcza jeśli ktoś jeszcze czyta fizyczną książkę, ja na przykład staram się, jak mogę unikać już fizycznych książek, to wynika z wielu przyczyn. Taką najbardziej podstawową jest to, że ceny metra kwadratowego w Warszawie. Ceny metra, a to są dwie podstawowe. Pierwsza to jest cena metra kwadratowego. Ja wtedy w tej chwili faktycznie mam, w ogóle część książek trzymam w kartonach w forze, bo mi się w nim mieszczą w mojej bibliotece, której tak jest w Warszawie, mam ją okrojoną i część jeszcze mam, której nie wziąłem jeszcze u rodziców. I to jest cały problem. Ale drugim powodem, takim codziennym, jest to, że moja żona wcześniej chodzi spać i w związku z tym no, nie pozwala mi świecić światła w sypialni, więc jestem wtedy skazany na czytnik. W czytniku mam podświetlenie własne, które jej nie przeszkadza i dzięki temu mogę książki czytać, więc ja osobiście preferuję czytnik, no ale wiele osób preferuje książki drukowane. One też mają swoje zalety i też no, faktem jest, że mamy taką dosyć dziwną cenę. Ja nie wiem, czy się zastanawiam nad przyczynami tego, a tym bardziej nie będę postulował interwencji państwa w tej materii, no ale często mamy tak, że e-book jest droższy od książki papierowej w sklepie, więc to skłania wiele osób jednak do kupna książki papierowej, no tym bardziej, że jeszcze, żeby czytać e-book, to trzeba najlepiej mieć czytnik, za który też trzeba wcześniej zapłacić. To wracając do książki. Książka ma trzy główne części. Myślę, że możemy sobie krótko te części scharakteryzować i powiedzieć może nieco o tematyce i o autorach, na których padł wybór.
Pierwsza część zatytułowana jest Jaki ustrój? Które teksty szczególnie tutaj Twoją uwagę przyciągnęły i które byś szczególnie czytelnikom potencjalnym polecił? No tutaj jest Ludwik von Mises po raz pierwszy. Zresztą Ludwik von Mises jest jedynym autorem, który pojawia się w tej książce dwukrotnie. Nie, przepraszam, jeszcze Leszek Balcerowicz się pojawia dwukrotnie też, ale czyli jest dwóch takich autorów, ale jest tylko jeden taki autor zagraniczny, jest to Ludwik von Mises. Jeżeli chodzi o teksty, które bym polecał, poleciłbym pewnie Ludwiga von Misesa, to jest znany tekst, Wolność i własność, to jest jego wykład na spotkaniu Stowarzyszenia Mont-Pelerin. Tam pokazuje związki między wolnością i własnością. Zresztą no, przypominam, że to bardzo ważny jest związek i być może najlepiej ten związek jest podsumowany przez słowa Misesa z jego książki Liberalizm, która jeszcze została w latach 20. opublikowana, w której stwierdził, że gdyby streścić program liberalizmu w jednym słowie, byłaby to własność. No, własność jest tym fundamentem wolności bardzo ważnym i trudno sobie w ogóle wyobrazić wolność osobistą i wszelkie inne rodzaje wolności bez własności prywatnej. To jest taki ta sfera działania człowieka, w której on ma swobodę i bez możliwości dysponowania jakimiś dobrami materialnymi. Ciężko wyobrazić sobie inne wolności. Ciężko sobie wyobrazić na przykład bez własności prywatnej wolność polityczną. Są takie tacy różni myśliciele, powiedzmy, którzy postulują jakieś formy demokratycznego socjalizmu. Trudno sobie wyobrazić demokratyczny socjalizm, czyli ustrój, w którym... Byłyby wolności obywatelskie, nie byłoby gospodarczych. Tak, i wszystko by należało do państwa, czyli w jaki sposób opozycja na przykład by mogła mieć zasoby do kolportowania swoich ulotek. Na przykład zgłoszenia swoich poglądów i tak dalej. Przez partię rządzącą by były udostępnione i te zasoby. No jak wygląda na przykład, jak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o dostęp na przykład do mediów, no to widzimy w Polsce, jak mamy tak naprawdę zawsze było do czynienia, mieliśmy z przejmowaniem publicznych mediów, tak samo jak z przejmowaniem publicznych spółek. Ale w tej chwili już w ogóle widzimy, do jakiego stopnia to potrafi dojść i jak telewizja publiczna staje się już taką naprawdę tubą propagandową partii rządzącej. To samo widać też w innych krajach, w których jest szeroki zakres własności państwowej mediów, jak na przykład Białoruś czy Rosja. Tam też przecież te media nie służą do tego, żeby wspierać głos opozycji, tylko żeby wspierać głos partii rządzącej, więc trudno sobie wyobrazić bez własności prywatnej wolność gospodarczą, wolność osobistą, wolność polityczną, wolność obywatelską, jakąkolwiek wolność. Z tych innych tekstów, które bym tutaj polecił, oczywiście poleciłbym wszystkie, no, krótki przegląd na temat teorii wyboru publicznego przed Jamesa Buchanana, Mark Pennington, o tytuł jest taki dość... Brzmi naukowo, to jest ciekawe spojrzenie na to właśnie, jak powinniśmy przy projektowaniu różnych rozwiązań jednak patrzeć realistycznie na ograniczenia wynikające z wiedzy człowieka, z natury człowieka i tak dalej, a nie próbować narzucać rozwiązania, które wyglądają dobrze tylko w pismach różnych etatystycznych myślicieli. Rozmawialiśmy niedawno o przedsiębiorczym państwie i to właśnie takie rozwiązania, jak postuluje przed Mariana Mazzucato, to dobrze wyglądają w książkach Mariany Mazzucato, a jak o czym rozmawialiśmy, to w Polsce już na przykład tak dobrze ta przedsiębiorczość państwa nie wygląda. No też pewnie Leszka Kołakowskiego, Po co nam prawa człowieka, gdzie wskazuje, że to, że coś nazwiemy prawem człowieka, to nie znaczy, że nagle staje się dostępny i trzeba za to zapłacić. A przypomnę to tak w kontekście chociażby zdobywającego w ostatnich miesiącach popularność w Polsce hasła mieszkanie prawem, nie towarem. No fakt, że nazwiemy na przykład mieszkanie prawem, a nie towarem, nie zmienia faktu, że to mieszkanie trzeba wybudować i trzeba, ktoś musi za to zapłacić. Może zapłacić sektor prywatny za to mieszkanie, może zapłacić, oczywiście państwo może też budować mieszkania, jeśli tylko zechce, no ale też musi wtedy ściągnąć od kogoś te pieniądze, kogoś opodatkować, albo zrezygnować z jakichś innych wydatków. W koniec końców zapłaci za to podatnik wtedy i czy musi być finansowanie. I to, czy nazwiemy coś prawem, to
podstawowych ograniczeń wynikających z rzadkości zasobów, to tego nie zmieni. Tak na marginesie mówiąc, no to państwo tak sobie średnio na przykład radziło w ostatnich latach z budową mieszkań, bo realizowało faktycznie program Mieszkanie Plus. No i ten program tam, jeżeli chodzi o realizację, to tak gdzieś na poziomie 20-30%, jeśli chodzi o liczbę mieszkań. A dodawał jakieś 1% mieszkań rocznie? Nie, a w tym samym czasie, prawda, sektor prywatny budował rekordowe miał wyniki, jeśli chodzi o liczbę oddawanych mieszkań. I oczywiście, co tutaj też jest ciekawe, ale to już bardziej chyba do tej może części trzeciej, że czego by sektor prywatny nie zrobił, mimo tego, że to jest rynek mocno skrępowany regulacjami i tak dalej, to on będzie zawsze winny, a państwo jak sobie nie radzi, to jest tylko argument za tym, żeby może zwiększyć finansowanie, dać jeszcze większe możliwości działania politykom w tym zakresie i tak dalej, to wtedy już się na pewno uda. Czyli po prostu rynek będzie zawsze winny, państwo będzie zawsze niewinne i to jest ten taki sposób, statystyczny sposób myślenia o świecie. No i w końcu może też tekst Leszka Balcerowicza Ustroje sfery życia, który pokazuje po prostu, jak w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych, jak różne ustroje społeczno-gospodarcze wpływają na różne sfery życia, w tym sferę życia, prywatną sferę życia człowieka, tutaj tą indywidualną, jak po prostu wtedy, gdy na przykład nie mamy systemów wolnościowych, tylko systemy etatystyczne, interwencjonistyczne, to one również się, to nie tylko jest tak, że się one ingerują na przykład w działalność gospodarczą człowieka, która też jest swoją drogą ważną częścią życia każdego człowieka, pozwalającą wielu ludziom się realizować, tak wiele osób to postrzega. To nie jest tak, jak lewica mówi, że praca to jest coś ogólnie, czego ludzie nie chcą robić. Wiele osób tak naprawdę chce pracować i wolałoby, żeby państwo nie ingerowało w to, jak wykonują swoją pracę. Państwo ingeruje, no ale też ingeruje, przez to, że ingeruje w tę podstawową sferę życia, no też w inne sfery życia człowieka, również to, co robi po godzinach, to się przekłada na to, jak po prostu wygląda życie ludzi po godzinach, ingerencja państwa. To ja tylko dodam może, że Mark Pennington, o którym wspominałeś, był na przykład promotorem pracy doktorskiej Jakuba Bożydara Wiśniewskiego, bo nie wiem, czy dalej działa na King's College w Londynie, ale właśnie wtedy, mam nadzieję, że dalej to środowisko w miarę liberalne tam działa i kolejnych wolnościowych doktorów tam promują, ale właśnie między innymi Jakuba Wiśniewskiego promotorem Mark Pennington był, ale powiedziałbym, że jak na kwestie ustrojowe, to jednak dość mocno ekonomiści zdominowali tę część, bo tak mamy i Buchanana, mamy Beckera, mamy Misesa, mamy Balcerowicza, więc dajecie głos ekonomistom. Tak, homo economicus jakiegoś tutaj robicie. No, czy Ludwik von Mises to był wielki zwolennik koncepcji homo economicus, to już sobie sam odpowiedz. Jako człowiek od wielu, wielu, wielu lat zaangażowany w działalność Instytutu Misesa, jednak dobrze znający twórczość Ludwiga von Misesa i tutaj też było czy nie było w biografii Misesa na temat jego spojrzenia na te koncepcje takie bardziej wykorzystywane u neoklasyków, ale chyba było. Więc... Ja teraz nie kojarzę akurat tego fragmentu. Ale... No to polecamy też razem z Odkrywając Wolność zamówić biografię, oba tomy, już można w tej chwili zamówić oba tomy biografii Ludwiga von Misesa i sprawdzić, czy tam jest na temat krytyki koncepcji takiej wąskiej racjonalności. Drugi rozdział, czy druga część, przepraszam, druga część byłaby tą, która pewnie zainteresowałaby najbardziej osoby, które słuchają naszego podcastu, czy też czytają tekst na Mises.pl, ponieważ zatytułowane jest Państwo a gospodarka. I tutaj jakby nieprzypadkowo znajdziemy kilka nazwisk ze Rzeszką Austriacką ściśle związanych, jak na przykład Robert Hicks, Lawrence White czy George Selgin. Jakie tutaj tematy właśnie na linii państwo
rynek, gospodarka są poruszone? No, mamy przede wszystkim dwa teksty, właśnie, bo jeszcze George Selgin jest, dwukrotnie się pojawia, ale raz jako współautor z Lawrencem White'em. Mamy dwa teksty tutaj pokazujące, jeden tekst pokazujący, dlaczego państwo, potencjalne wyjaśnienie tego, dlaczego państwo angażuje się w produkcję pieniądza, a drugi tekst, i to jest ten tekst napisany przez George'a Selgina i Lawrence'a White'a, to jest fiskalna teoria na temat rządowego zaangażowania w produkcję pieniądza, że po prostu pokazujący tą rentę, wskazującą na rentę emisyjną jako pierwotne źródło tego, że państwo się interesuje produkcją pieniądza. Drugi tekst George'a Selgina na temat tego, jak mogłaby wyglądać wolność monetarna, czyli taki, no, wolna bankowość. Wiadomo, tu Selgin i White nie mają takich poglądów ortodoksyjnie austriackich na... Znaczy, no, są zwolennikami rezerwy cząstkowej, ale uważają, że państwo nie powinno ingerować, jeżeli chodzi o postulaty, rekomendacje, nie powinno ingerować w działalność systemu bankowego, nie powinno dostarczyć pieniądza. Natomiast no, to jest kwestia rezerwy cząstkowej, to jest kwestia decyzji poszczególnych banków, za które te banki powinny ponosić po prostu konsekwencje. Takie mają mniej więcej spojrzenie. No, Austriacy rotbardyści twierdzą, że no, rezerwa cząstkowa jest już czymś, czego się nie da uzasadnić z punktu widzenia etyki libertariańskiej, że jest oszustwem. Tutaj już te dywagacje nie będę wchodzić, ale chciałem nakreślić tę linię podziału. Natomiast na pewno oba teksty warto przeczytać. Tak samo jak właściwie wszystkie teksty w tym rozdziale. Tak, mamy. I te teksty są dosyć szeroką tematykę obejmują. Mamy Roberta Hicksa o reżimowej niepewności. To jest tak naprawdę, biorąc pod uwagę, znaczy tutaj oczywiście Robert Hicks, kontekstem dla jego artykułu jest wielki kryzys w latach 30., dlaczego trwał tak długo i dlaczego dopiero wzrost gospodarczy powrócił po wojnie, gdzie wskazuje, że główną przyczyną były problemy z właśnie ze zmiennością przepisów, z niepewnością co do tego, co politycy znowu wymyślą, czyli w dużej mierze też to, co mamy w tej chwili w Polsce i dlaczego na przykład mamy tak niską stopę inwestycji, o czym rozmawialiśmy podczas naszego poprzedniego podcastu. Ja tylko dodam, że ten tekst akurat czytałem swego czasu po angielsku i naprawdę bardzo mi się podobał, też jakby nie są to nie są tylko teoretyczne rozważania, tylko jest artykuł historyczny i tam są jakieś konkretne wskaźniki, które jakby pokazują, że ta interpretacja o reżimowej niepewności jest słuszna, tak? Tam zajrzysz na przykład oprocentowanie długoterminowych obligacji jest jednym z takich wskaźników, który pokazuje, jak bardzo niepewni czują się o swoje inwestycje przedsiębiorcy i to, jak to właśnie się zmieniało. No, wydaje mi się, że w ogóle jakby te prace Hicksa, to jest taki jeden jego ze sztandarowych artykułów, są dobrym przedłużeniem takiego kryzysu w Ameryce Maria Rothbarda, tak? Który kończy się wtedy, kiedy Roosevelt przejmuje władzę, a Hoover ją oddaje, a Hicks w swoich różnych artykułach pokazuje, jak ta polityka nowego ładu nie działała i dlaczego nie działała, więc to na pewno... Nie, że sama w sobie nie działała, też miała tak naprawdę negatywne konsekwencje na działalność sektora prywatnego. Tak, i jakby to jest pierwszy raz po polsku ten tekst Hicksa. Tak. Tak, więc no to z tego wszystkim tym tysiącom czytelników, którzy już czytali Wielki Kryzys w Ameryce, bo to jeden z naszych bestsellerów, zdecydowanie te pozycje z czystym sercem polecam. Bardzo dobrze, że ona po polsku się ukazała. Ale no, są też nieaustriackie teksty. Są nieaustriackie teksty. Rzeczywiście, bo takim najmniej austriackim tekstem, jeżeli chodzi o nieaustriackie teksty, to jest tekst Davida Friedmana. Tam rzeczywiście David Friedman jest takim twardym neoklasykiem. To jest rozdział z jego książki Ukryty Ład, którą przed laty miałem przyjemność tłumaczyć, którą wydało wówczas Pure Publishing. Ta książka już jest niedostępna ogólnie w księgarniach.
Nie wiem, czy jest planowane w ogóle wznowienie jakieś, czy nie. No i tutaj zdecydowaliśmy się na włączenie jednego rozdziału z tej książki na temat zawodności rynku i czy może ta zawodność rynku jednak to nie jest taka zawodność rynku, tylko po prostu taki no, problem, to że nie wszystko wygląda tak, jakbyśmy chcieli, my albo jacyś różni intelektualiści, którzy bardzo chcą forsować swoje wizje świata, to nie wynika może z zawodności rynku, tylko po prostu z tego, że no, nie jest możliwe, żebyśmy wszyscy, tutaj cytując, wszyscy naraz byli zawsze szczęśliwi, bogaci, mądrzy i żonaci. Mogą być różnego rodzaju ograniczenia, których nie da się ani na przykład obejść, nie jest w stanie ani obejść rynek, ani obejść interwencja państwa. Tak, no, może neoklasyk, ale przynajmniej z poczuciem humoru i zabawny i umie pisać. A z ciekawości, jakby, czy dużo musiałeś zmieniać w tłumaczeniu po tylu latach? Czy jakby uznajesz, że twoje wczesne prace translatorskie dalej trzymają poziom? Ja tam dużo nie zmieniałem. Jakieś drobiazgi tylko były. Też tak naprawdę nie było czasu, żeby tak wszystkim się zajmować i zmieniać, więc tak no, tutaj... Wiesz, ja jestem człowiekiem wielu zawodów i zarazem jestem ekonomistą i jako ekonomista w forze jednak sporo wydarzeń komentuję i piszę na ich temat i tak dalej. Wydaję w Instytucie Misesa książki, tutaj jeszcze było Odkrywając Wolność, więc też tak ten nie było czasu, żeby to dogłębnie jeszcze raz czytać i poprawiać, ale ten przekład uważam, że był dobry. Teraz pewnie bym, chociaż teraz to może już nie, bo wyszedłem z formy, ale jak byłem w szczytowej formie, pewnie bym, czyli wtedy, gdy tłumaczyłem burżuazyjną godność Maklowski, bo to wymagało ode mnie szczytowej formy, pewnie przetłumaczył lepiej, ale tutaj też nie miałem jakichś głębszych uwag do tego. I jeśli dobrze widzę, to wśród ekonomicznej części mamy jednego noblistę, tak? Czyli Vernona Smitha. O dziwo w części ustrojowej jest więcej ekonomicznych noblistów, tak? Bo jest i Buchanan, i Becker, jeśli dobrze kojarzę, też chyba ekonomicznym noblem może się pochwalić. A Vernon Smith o eksperymentach ekonomicznych? Nie, to właśnie jest właśnie, mimo tego, że pewnie jego ekonomię eksperymentalną niektórzy mogliby uznać za coś ciekawego, inni pewnie by uznali coś nieciekawego, a to jest coś, za co został Nagrodę Nobla, to jednak tutaj trafił po prostu jakiego tekst, bardzo dotyczący w sumie faktów, czyli tego, jak dzięki globalizacji poprawił się standard życia na świecie, globalizacji i, znaczy, i innym zjawiskom tak naprawdę rynkowym, czyli też jakby tak sięgać i tutaj już za Maklowski, pewnie Maklowski jeszcze chwilę pogadamy przy okazji części trzeciej, bo tam się pojawia, no to ten wzrost gospodarczy to jest globalizacja, ale nie tylko kwestia otwierania się granic narodowych, ale też przecież uwalniania potencjału przedsiębiorców działających w kraju i uznawania ich, jakby to powiedziała Maklowski, uznawania ich godności. Tutaj jest taki krótki tekst na temat faktów. Na temat faktów, czyli tego, jak się poprawił standard życia. I jak już przejdziemy do części trzeciej, to się możemy jeszcze pozastanawiać, dlaczego mimo tego, że dzięki globalizacji, dzięki kapitalizmowi wolnorynkowemu, oczywiście nie kolesiowskiemu kapitalizmowi, poprawił się niesamowicie standard życia na świecie, to dlaczego ten ustrój, czyli wolnorynkowy kapitalizm i ten proces, czyli globalizacja, są ciągle przez wielu atakowane i oskarżane o rzeczy, te, które nie odpowiadają. To przejdźmy do części trzeciej. Ona jest zatytułowana Liberalizm, antyliberalizm i są tutaj dwa fragmenty książek, które wydał Instytut Misesa. Są fragmenty właśnie z Deirdre Maklowski, Burżuazyjnej godności. I są też fragmenty z ekonomii w jednej lekcji Henry'ego Hazlitta. Ale też powiedziałbym, że jest to chyba najbardziej polska część, tak, bo mamy i Balcerowicza, i Winieckiego, i Dzielskiego. Co łączy teksty w tej części? Obronę liberalizmu przeciw antyliberalizmowi. Tutaj taką może uwagę jeszcze dam na początek, bo jest w
są fragmenty książki Henryka Hazlitta Ekonomia w jednej lekcji. I to faktycznie książka Hazlitta nie jest stricte liberalna w tym sensie, że głosi nie tyle pochwałę wolnego rynku i wolności, co wskazuje na te często pomijane, niezauważane skutki różnego rodzaju działań państwa. Ale to właśnie przez to, że te niezauważane te skutki, na które się nie zwraca uwagi, przez to, że politycy przedstawiają swoje projekty, a później oceniają swoje projekty tylko przez pryzmat tego, co widać, a tego, czego nie widać, no to to też jest właśnie źródło, dlaczego często w debacie publicznej później no, wygrywają właśnie postulaty etatystyczne. Tak jak chociażby Mazzucato pokaże, że państwo tutaj coś dobrze zrobiło, gdzieś się pojawiło i coś wyszło, natomiast nie wskazuje się na te wszystkie negatywne konsekwencje działania państwa. No i to później przekłada się na wzrost popularności etatyzmu, więc ta idea, która się wzięła od Bastiata, później była rozwijana przez Hazlitta, jest bardzo ważna, uważam, w obronie wolności gospodarczej. Bo jeżeli będziemy zapominali o tych negatywnych, na pierwszy rzut oka niewidzianych konsekwencjach etatyzmu, no to będziemy o wiele bardziej skłonni, żeby tego etatyzmu bronić. I co łączy? Łączy, tak jak już wspomniałem, te teksty wszystkie łączy na pewno obronę liberalizmu. Teksty polskie są też uważam, że ciekawe, bo Leszek Balcerowicz właśnie wskazuje na etatystyczne odchylenie w ekonomii, na to, że na przykład o wiele popularniejszy w ekonomii jest zastanawianie się nad kolejnymi zawodnościami rynku, a przy jednoczesnym pomijaniu zawodności państwa po prostu zakłada się, że państwo to jest taki podmiot, który ma za zadanie niwelować zawodności rynku, wkraczać w świetle wtedy, gdy rozpozna, że rynek nie działa tak, jak powinien działać według modelu i dzięki temu zwiększa dobrobyt społeczny i wszystko wygląda lepiej, a w rzeczywistości, jak to rzeczywistość, bardzo odbiega od tego spojrzenia, bo państwo, dla państwem stoją tacy sami ludzie, a czasami nawet gorsi, niż ci działający na rynku i oni też się kierują swoimi celami, dążą do osiągnięcia swoich celów, a nie do tych celów, które się wskazuje w podręcznikach, gdy się mówi o zawodności rynku. Później tekst Mirosława Dzielskiego, to jest w ogóle bardzo ciekawy tekst z 1979 roku, gdzie wyjaśnia w bardzo prostych słowach, kim są liberałowie, bo się nam liberałom, nam wolnościowcom, to się często zarzuca właśnie to obrońcy wielkiego kapitału przeciw uciśniony, my nie chcemy, żeby biednym się poprawiało, odmawiamy im prawa do podnoszenia płacy minimalnej, prawa do mieszkania, prawa do socjalu i wielu innych rzeczy. I tutaj Dzielski bardzo naprawdę taki manifestie wyjaśnia, kim są liberałowie wbrew tym chochołom rzucanym z różnych stron w naszym kierunku. Liberałowie są rzecznikami rozumu i propagatorami wolności. Nie znoszą przymusu, wierzę w siłę, przeciwstawiłem własny racjonalizm i tak dalej, i tak dalej. Bardzo polecam ten tekst, bo pokazuje tak naprawdę bardzo dobrze oddaje poglądy liberałów na i te ustrojowe sprawy, i też te indywidualne sprawy dotyczące człowieka. Pod tytułem książki jest właśnie w obronie rozumu, jak rozumiem, i godności człowieka już się nie zmieściło po prostu graficznie. Ale godności człowieka broni fragment książki Deirdre McCloskey, jeden z rozdziałów burżuazyjnej godności. To przypominam, że to jest jedna z niewielu książek napisanych przez zwolenników wolnego rynku, która spodobała się redaktorowi Wosiowi. Chociaż nie wiem, czy to jest akurat argument za. No, każdy zegar od czasu do czasu podali prawidłową godzinę. Tak. Książka, za którą na pewno też bym się nie obrażał z tego powodu, że książka, za którą też Instytut Misesa dostał trzecią nagrodę w kategorii tłumaczenie książki ekonomicznej w Ekonomikusie, której właśnie przewodniczącym kapitułu jest redaktor Woś, wyprzedziły nas wtedy dwie książki wydane przez Krytykę Polityczną.
Jakiś Greber to był? Tak, Greber i tej drugiej już nie pamiętam. Na pewno też. A na pewno to nie były książki w obronie rozumu i godności. Czy jakby, czy ten tekst Mirosława Zielskiego w związku właśnie z tą obroną rozumu, to można by jako taki prawie że programowy dla całej książki tutaj interpretować? Aż tak bardzo daleko bym nie szedł. Tutaj raczej taka może bieżność tak naprawdę, przypadkowa dosyć. No też w forze staramy się być, stawać w obronie rozumu, zwłaszcza przeciwko różnym populistycznym pomysłom różnych polityków. No tak naprawdę no, liberalizm jest tym stanowiskiem, które broniąc wolności, broni rozumu, więc to stąd raczej jest ten podtytuł. Ale ten artykuł oczywiście Mirosława Zielskiego polecam. Tak byś jeszcze miał powiedzieć nam, dla kogo jest ta książka, czy osoby, które są już dobrze zaznajomione z filozofią liberalną, czy z ekonomią tutaj skorzystają, czy jest to raczej książka dla początkujących, czy ona jest tak zrobiona, że w zasadzie jest dla wszystkich? Myślę, że biorąc pod uwagę to, że tu jest ponad 20 tekstów, bardzo różnorodnych, to się znajdzie coś ciekawego dla każdego. No dla tych czytelników, którzy dopiero się zaczynają zaznajamiać z ideami wolnościowymi, no to bym polecał zacząć na pewno od wstępu Leszka Balcerowicza, gdzie wyjaśnia pewne podstawowe pojęcia i wskazuje to, jak... Jak na wstęp dość obszerny, można zaznaczyć. Bardzo obszerny, ale to są wyjaśnione no, podstawowe tak naprawdę zagadnienia istotne z punktu widzenia społecznych i ustrojowych koncepcji liberalizmu. No i też bym na pewno tutaj chociażby ten tekst, na temat którego trochę porozmawialiśmy, czyli tekst Mirosława Zielskiego polecił jako taki wstępny, bo tam nie ma operowania tak naprawdę skomplikowanymi konstrukcjami myślowymi czy terminami, tylko po prostu taki bardzo fajny, prosty manifest na temat tego, kim są i czego bronią liberałowie, wbrew temu, co różni lewicowi intelektualiści na całym świecie próbują nam, liberałom, libertarianom, wolnościowcom zarzucać. To w takim razie zachęcamy do tego, żeby nabyć książkę Odkrywając Wolność 2. Czy Fora jakoś ją dystrybuje, czy trzeba po prostu do księgarni internetowych lub stacjonarnych zajrzeć? Jest też nasz sklep internetowy, na który wszystkich chętnych zapraszam. Myślę, że nie będzie problemu, żeby link się pojawił w opisie do dzisiejszego odcinka. Nie będzie takiego problemu. Dziękuję. Dziękuję Ci za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Proszę pamiętać o tym, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube lub oczywiście polubić wszelkie nasze profile na tych portalach streamingowych, z których Państwo korzystają. Do usłyszenia.